W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie w zawrotnym tempie. Każdego dnia zużywamy coraz więcej energii, co jest wynikiem zarówno wzrostu liczby ludności, jak i postępu technologicznego. Jak widać, prąd jest ważnym elementem naszej cywilizacji, więc przyjrzyjmy się typom elektrowni oraz temu, jak działają. Elektrownie węglowe działają poprzez spalanie węgla, który podgrzewa wodę do postaci pary napędzającej turbiny. Chociaż węgiel jest łatwo dostępny i efektywny energetycznie, jego spalanie prowadzi do dużych emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń, przyczyniając się do zmian klimatycznych. Elektrownie gazowe spalają gaz ziemny w turbinach gazowych lub parowych. Mają mniejsze emisje zanieczyszczeń niż węgiel i większą elastyczność operacyjną, ale wciąż emitują gazy cieplarniane i są zależne od dostaw gazu. Elektrownie jądrowe wykorzystują rozszczepienie jąder atomowych do wytwarzania ciepła, które podgrzewa wodę i wytwarza parę. Są efektywne energetycznie i mają niskie emisje CO2, ale wiążą się z ryzykiem awarii, problemami z odpadami radioaktywnymi oraz wysokimi kosztami budowy. Elektrownie wodne wykorzystują energię spadającej wody do napędzania turbin, które generują elektryczność. Są odnawialnym źródłem energii, nie emitują zanieczyszczeń i mają niskie koszty eksploatacji, ale mogą wpływać na ekosystemy wodne i są zależne od warunków hydrologicznych. Elektrownie wiatrowe wykorzystują energię wiatru do napędzania turbin, które generują elektryczność. Są odnawialne i nie emitują zanieczyszczeń. Jednak produkcja jest niestabilna i zależna od warunków pogodowych oraz wymaga dużych obszarów do instalacji. Elektrownie słoneczne przekształcają energię słoneczną w elektryczność za pomocą paneli fotowoltaicznych. Są odnawialne i czyste, ale produkcja energii zależy od nasłonecznienia i mają wysokie koszty początkowe. Elektrownie geotermalne wykorzystują ciepło wnętrza ziemi do wytwarzania pary napędzającej turbiny. Są to stabilne i odnawialne źródła energii, niezależne od warunków pogodowych. Jednak mają ograniczoną dostępność zasobów geotermalnych i wiążą się z ryzykiem sejsmicznym. Elektrownie na biomasę spalają materiały organiczne, takie jak drewno i odpady roślinne, w celu wytwarzania pary napędzającej turbiny. Jest to odnawialne źródło energii, które może wykorzystywać odpady organiczne. Jednakże spalanie biomasy emituje zanieczyszczenia i wymaga dużych ilości surowca. To już koniec lekcji. Zapraszam Cię do naszej aplikacji, gdzie znajdziesz quiz dotyczący uzyskiwania energii z następującymi pytaniami. Jakie są zalety elektrowni wodnych? W jaki sposób elektrownie jądrowe wytwarzają energię elektryczną? Co jest główną wadą elektrowni wiatrowych?